Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy Menemen. Jest 6 rano, przed chwilą wstałem, ja sobie właśnie piję kawusię i przygotujemy bardzo fajną alternatywę dla szakszuki, czyli Menemen. Jest to taka, można powiedzieć, turecka wersja szakszuki. Bazą jest jedna papryka, może być taka zielona albo czerwona papryka, 3-4 pomidorki, mogą być pomidory z puszki, ale pokażę Wam dzisiaj moje ostatnie odkrycie, jak w bardzo prosty sposób przygotować w domu pomidory z puszki przy użyciu normalnych pomidorów. Jeżeli traficie dobre pomidory na placu, będą jeszcze smaczniejsze niż z puszki, a naprawdę w parę sekund to przygotujecie. 4 jajka. W oryginalnym przepisie jest taki turecki ser, nie pamiętam jego nazwy, ale jest to taki ser solankowy, coś podobny do fety, ale możecie użyć dowolnego sera, jak macie w domu. Ja akurat chcę zrobić menemen na śniadanie, mam taki ser parmezan, można powiedzieć, parmezanopodobny i użyję tego sera, ale nawet w mojej ulubionej takiej tureckiej knajpie w Krakowie są do wyboru menemeny dwa. Jeden jest takim serem miękkim, coś w stylu włoskiej mozzarelli, a drugi jest właśnie z takim serem bardziej twardym. Robimy to wszystko na oliwie, można również przygotować menemen na maśle klarowanym. Co macie w domu, będzie dobre. Zacznę od przygotowania papryki, pokroję ją w kostkę. Mam taki, zainwestowałem w pierwszy dobry nóż i muszę uważać, bo ostatnio sobie rozciąłem kawałek palca, także o bezpieczeństwo w kuchni przede wszystkim. Zjemy paprykę na pół, pozbywamy się nasion, jeżeli ma, tutaj praktycznie nie ma. I podsmażymy sobie na sam początek tą paprykę. Jeżeli chodzi o domowe pomidory z puszki, wystarczy taka zwyczajna tarka z dużymi oczkami. Kroimy sobie pomidory na pół i po prostu je trzemy, trzymając za skórkę. Są techniki takie, że trzeba te pomidory najpierw sparzyć, ściągnąć skórkę. Bez sensu. Spokojnie można to robić w ten sposób, jest dużo szybciej. Może troszeczkę nabałaganicie, ale naprawdę pomidory są bardzo fajne. Patelnię mamy już nagrzaną, jeżeli liczycie kalorie, fajnym sposobem jest liczenie tłuszczy, które są bardzo kaloryczne. I mamy tutaj 2 łyżki oliwy w zupełności nam wystarczą. Na tej oliwie sobie podsmażymy naszą paprykę. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda nasze domowe pomidory z puszki. Paprykę wystarczy podsmażyć 2-3 minutki i dodajemy nasze pomidory. Tutaj też chwileczkę poczekamy, żeby nam odparowała woda z pomidorów. Bazę pomidorową mamy już taką gęstszą, woda odparowała, dodajemy jajka, w przypadku tej porcji dla 2 osób są to 4 jajka. I mieszamy, możemy starać się nie rozwalać na razie żółtek, tych, które się jeszcze nie rozwaliły. I cały czas mieszamy naszą, nie szakszukę, ale menemen. Białko nam się ścina, robi nam się taka kolorowa jajecznica. Oczywiście jeszcze klasyk, solidna porcja soli, jak do każdej jajecznicy. Już jest praktycznie ścięte białko, rozwalam na koniec żółtka. Dodaję solidne 2 szczypty sera, może nawet 3. I nasz menemen gotowy. Pamiętajcie, żeby go nie robić za długo. Róbcie go do stopnia takiego, jaką lubicie jajecznicę. Ja nie lubię za bardzo ściętej jajecznicy, także dla mnie ten menemen będzie już w porządku.
Menemen gotowy, średnio ścięty, taki jak lubię. Troszeczkę chlebu z zaczynu. I mamy fajne śniadanie. Dla dwóch osób. Całość kręcenia materiału. 16 minut na spokojnie. Można było to zrobić szybciej, ale... A i można to jeść w taki klasyczny sposób też, bezpośrednio chlebem. Tak wygląda nasz menemen z bliska. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, pamiętajcie proszę o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby kręcić więcej podobnych materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!